Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Barn Finders. Ogarniam, słuchajcie, tutaj rzeczy, które były zepsute. I w tym momencie jest to automat do kawy. Widać, trochę tego tutaj trzeba ogarnąć, ale... Aha, jeszcze? Dobra, udało się. Tam chyba jeszcze jedna rzecz mi została do naprawienia i będziemy mogli się przespać, a następnie będziemy mogli te rzeczy posprzedawać. Sporo tego jest. O, to mnie interesuje. Aha, to jest taki ekran po prostu, płaski telewizor. Gdzieś tam Kuźma, nazywają to cholera, inteligentny buzzer. I weźcie, człowieku, domyśl, o co chodzi, nie? No ale dobra, teraz to już wiemy, jak wzięliśmy do rączki. Dobra, czy tu coś? Tak. Jeszcze też trzeba. Dobra, no ale zobaczcie, no kurde, taki ten telewizorek $280 jedynie, nie? Jest to trochę skromnie. Dobra, jeszcze się upewnię, czy coś tam jeszcze będzie do naprawienia. Ale nie. To już tyle. Dobra. Idziemy się przekimać, słuchajcie. Idziemy się przekimać i trzeba tutaj ogarnąć te rzeczy. Tam widzieliśmy $16,903 posiadamy na naszym koncie, więc dobrze, dobrze. Natomiast my w obecnej chwili potrzebujemy otworzyć nasz przybytek. No, otworzyć nasz przybytek właśnie. No i dobra, czekamy na pierwszych klientów w dniu dzisiejszym, słuchajcie. Więc niech i tak będzie. Znaczy, ja nie muszę tutaj stać, bo tam nie mamy pojazdu, więc mogę sobie stanąć tu. No dobra. Gruby, o, tu jest gruby. Gruby prale chcę kupić. No dobrze, to targujemy się z grubym. Proszę uprzejmie. Pierwsze koty za płoty, tak? $275. No niech i tak będzie, no. Niech i tak będzie. O, to, kurde, drogie to. $430. No dobrze, damy radę. Jeżeli chodzi o brudne, zepsute rzeczy, bądź rzeczy do złożenia, to nie mamy nic. Natomiast mamy, słuchajcie... O, pani Niuniu. Dobra, najpierw to. Dobra, to mamy raz. I jeszcze raz możemy. O ty, dziadu, zachładny ty. Dobra, idę do pani Niuniu, bo pani Niuniu chyba tarczę chce kupić, bo coś tak czuję, że się na nią patrzy. A jednak obraz. No, ale dobrze, 413. Plus 93, bardzo ładnie. Kolejne plus 94 i jeszcze raz możemy. I jeszcze raz 94. No, $694, słuchajcie. No, nie, to pani to jest, kurde, po prostu skarb dla mnie. Dobra, czy coś tutaj jeszcze? Nie mam nic. A tu? Nie mam nic. Szkoda, a tu? Tu mam. No dobra. Ale coś gdzieś, coś... O, jeszcze raz pani Niuniu? Heh. A pani Niuniu jeszcze tarczę by chciała. Dobra, to raz. 50. Kolejne 50. I kolejne 50. No pani Niuniu jest naprawdę strasznie zamożna. Dobra. Panie budowlaniec. Pan budowlaniec się chyba do nas przekonał, słuchajcie. Okej. No dobrze, 148, a cena wywoławcza wynosiła 80. No, ten piecyk, kurde, żeby właśnie na panią Niuniu trafiło, albo na tego budowlańca, no to byłoby fajnie. No dobra, my czekamy dalej. Nikt jakoś nie chce nam niczego sprzedać jeszcze. O!
Aż kopa po jajach, kuźwa ty. O, dobra, demona chcę kupić, okej. Okay. Aj, mi zjechało. Nie, ja nie chcę pani tego sprzedać. Nie, 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 bo ja wiem, że ja mogę więcej za to wziąć, a... No, ale nie z nią. Dobra, no nic, no dobrze, złodzieja żeśmy pogonili, więc... nie ma problemu z tym. Czekamy. O, pani Niuniu, no! Pani Niuniu, jak pięknie od siebie dała. No tutaj na niej to zarobimy, bo proszę bardzo. I jeszcze raz, elegancko. No po prostu jestem w niebo wzięty. 860 zamiast 465. Wspaniała sytuacja. No i tutaj pani szafeczkę by chciała. No 127, dobra. Oj, to trochę mi nie wyszło. Ale na tej szafce to mi aż tak bardzo nie zależy. Może być. Dobra, kolejne lampy, tutaj telewizor Mikko, tam nadal nikt nie chce nam nic sprzedać, ale tym się nie przejmuję, mamy bardzo dużo rzeczy własnych. Blondyneczko, dobra, bierz mi to za jakąkolwiek cenę tak naprawdę, bo to mi tylko miejsce zajmuje, a to taniocha jest, a jednak z drugiej strony gabaryt. O. No to kuźwa, taniochę na taniochę zamieniłem. To kuźwa, to biznes życia. Ale to jest, słuchajcie, to krzesło reżysera, które kupiliśmy od jednego z naszych klientów. Jak pamiętacie, w jednym z odcinków. Więc dobrze. O, Rastamanik coś nam chce sprzedać. No dobra, blondyneczka. Dobra, plus 20 i plus 50. No dobrze, no może być. Okej. Okay. A pan? Akcja kinowa. No dobra. To będzie raz. To będzie dwa. O ty. I to trzy. Może być. Dobra, co Rastaman ma? Pachołek? Kuźwa, nie chcę twojego pachołka zasranego. Daj mi spokój, kuźwa, gościu. Ja będę się taką drobnicą zajmował, to... Już nie te czasy. Drobnice to ja mam na półkach. Dobra, co by pani, trąbeczkę? Nie, klatkę dla zwierzaków. Dobra, mamy raz. I dwa. Dobra, pan by chciał silnik kupić. No, on chyba też dobrze płaci, zaraz zobaczymy. A, no gościu. Dobra, masz. Dobrze, butla. 220, taka butla. To jest całkiem fajna cena. Aczkolwiek też gabaryt, nie? No to tak traktowany. No i... Okej. Okay. Pana tutaj... Co pan mówisz? Dobra. Dobra. To jest też stolik, który kupiliśmy od klientki, więc... nieźle. No dobra. Pani to zawsze taka podniecona jest. O cholera. No dobra, rzutem na taśmę, można powiedzieć. I elegancko. Proszę bardzo. Dobra, tu możemy ustawić kolejne sprzęty. A ta butla jest tańsza. No bo jest inna. O, słuchajcie, ten cyrk 800. Kurde, ja tu naprawdę chcę... Tysiaka przynajmniej ogarnąć. O, dobra, Blondi nam chce stół sprzedać. Za ile? Za 33? Nie chcę. Spierdzielaj mi z tym stołem.
Drobnica, a jednak gabaryt, nie? Dużo miejsca zajmuje. No dobra, kto by tutaj był chętny na ten cyrk? Ten cyrk to kuźwa. Ale zobaczcie, ile mamy hajsu. Przeszło 21 tysięcy. Teraz to nam nikt nie podskoczy. O ty. Och nie. Och nie, no. Dobra, 18. I 45. Proszę bardzo. A pan się przygląda tej butli, tak? No. Ni trochę Herkules. Okej. Okay. Jeszcze raz mogę. I 31. No dobra. No, za 300 ten automacik. No i za te 280 telewizor. No. No mówi się, trudno, żyje się dalej. Nic na to nie poradzimy. Kuźwa, ty... Ciulu, zastrany. No dobra. Plus 5. Jeszcze raz mogę. I plus 13. No, za megafon to uczciwa cena, wydaje mi się. O, butle mogę kupić. Mhm. Zaraz spróbujemy zjechać z tej ceny. Pani taka strasznie wyluzowana. Oj! Ach, cholera. Szkoda. Ale dobra. Mogę tyle dać. Czemu nie? A blondynka gdzie jest? No nie ma blondynki. No dajcie spokój. No pokazują mi dziewczynę widmo. O, pani Niuniu może dać dużo. O, pani Niuniu nie chce. A co to pani Niuniu tak dzisiaj, tym razem niefajnie tak pani postępuje? No. Oj, pani Niuniu. Bo się pani doigrasz. Dobra, tak patrzę, czy coś na półki jeszcze można dołożyć, ale nie. 24 przedmioty na półkach, 11 w magazynie. Raczej tutaj nic nie wlezie i tutaj też. No, oś ty, kurde, prosto na mnie. No dobrze, 280 plus 28, może być. Dobra. O, już nie ma gabarytów? Mieczyk. Plus 25. Dobra, zabieraj. To już mi się gabaryty naprawdę pokończyły. O, pani Niuniu coś chce sprzedać. Co pani Niuniu? Komplet noży chce sprzedać? Nie chce pani Niuniu. Chociaż, ale zobaczmy ten komplet noży. Nie, naprawdę nie chcę. No ja wiem, że pani Niuniu jest zawiedziona, no. Ale cóż, ja poradzę. Ja tu biznesy kręcę, ale już na drogich przedmiotach, a nie na tanich. Dobra, gruby. Gruby chce butle. Mamy raz. I to mamy dwa. I zabieraj. Pewnie, że tak. A blondyna chce komputer sprzedać. To może być fajne. O, właśnie. 500. Dobra, minus 40. Jeszcze raz mogę. Aj, cholera. No dobrze, ale mogę za tę cenę kupić, bo jeszcze jestem w stanie coś utargować, ugrać na tym. Czy to jest gabaryt? Tak. Dobra, czyli $500 to jest cena podstawowa, a będziemy w stanie coś jeszcze tutaj, myślę, wytargować, jakąś fajną cenkę. Lampkę by pani chciała? O, nieładnie mi zjechało. No, dobra, może być. Kuźwa, na ten cyrk się nikt tutaj nie łasi. A szkoda. On naprawdę fajną cenę ma, to 800 na początek. No, i tak trzeba... O, cholera, blondyna.
No tylko nie ty, no. Plus 80. I plus 200. A, kurde, dowaliła. Okej. Okay. Za przeszło 1000, to jasne, że ci sprzedam. A, gościu tu... Megafon, dobra, to sobie... Wiesz, gdzie sobie wsać? Że to jest taniocha, jeszcze dwa mi stoją na tym. Agencik. Czy nazwisko Bobby Gray coś ci mówi? A tobie 50 twarzy też coś mówi? Ziwa. Ostatnio mam nowe hobby. Kopanie złodzieja po jajach. Dobra, plus 6. I plus 16. No i dobra. Może być. Dobra, natomiast mamy jeszcze tutaj panią. Nie da? Da, da. Jabadabadu. No dobra, trzymaj. Dobra, tutaj... O, następny megafon, kurde. O, jeszcze jeden. Boże, ale ja tych megafonów tutaj mam odpyty. I mamy jakieś coś dużego? Nie mamy nic dużego. No to teraz ten komputer bym chciał sprzedać. No dobra. I raz. I dwa. No, ładnie. 120 zamiast tam 70 kilku. Blondyna. A blondyna to się kiedyś do nas przekona? Czy się nie przekona? No dobra, trzymaj ten megafon. Bardzo dobrze. O, apteczka za 80. Może być. 20 przedmiotów na półkach, 7 w magazynie. Nie no, całkiem dobrze nam idzie, całkiem sprawnie, słuchajcie. Tylko, że się kończą. Rastamanik! Elo, majedle! O, elo, najebane, je! Kuźwa. No, na granicy. Dobra, 88 może być. O, 24 tysiące. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Trzeba byłoby znowu się przejechać na aukcję magazynową. Byłoby fajnie, byłoby dobrze. Ale i tak potężny zysk mamy w dniu dzisiejszym. O, komputer! No, tutaj to trzeba dobrze się targować. Okej, okay, plus 50. I jeszcze raz. I plus 125. 675, no może być. Dobra, gościu lampę chce sprzedać. Za ile, mistrzuniu? Dobra, myślę, że zjedziemy z tej ceny. Minus 28. Minus 11. Jeszcze raz mogę. I minus 12. Jasne. Za taką cenę to oczywiście, że kupię. I od razu na sprzedaż ją, także nie ma większego problemu. Tutaj mogę coś wrzucić. O, mikrofala, okej. Okay. Pan budowlaniec. I od razu pan budowlaniec mikrofale by chciał. Och, kuźwa. Chyba ci nie sprzedam, wiesz? Chyba, że teraz rzucisz. Dobra, niech będzie. Przestań mi tu kuźwa ryczeć, ty. Zasrańcu. To porządny lombard jest. Dobra, jeszcze 5 przedmiotów w magazynie mamy i 20 oczywiście na półkach. No tego wszystkiego dzisiaj nie uda nam się sprzedać. Bo to już powoli czas się kończy. O! O, kosmita dorzuca. No, to mnie martwi. Dawaj. No dobra, może być. Okej. Mamy raz.
I to mamy dwa. No i elegancko. Co tam możemy kupić? Krzesło nie chcę. Chociaż zaraz, zobaczmy to krzesło. Nie chcę, to drobnica jest. Dobra. No i to mi tu teraz przylezie. Dobrze, megafon pewnie. Tak. Ja bidiu. No i dobra. No i pani Niuniu. Pani Niuniu to prawdziwa koneserka. O cholera, ale tylko raz? No, dobra to. Niuniu, tak, oczywiście. Najbardziej to ja panią Niuniu lubię tutaj z tych wszystkich klientów. No zobaczymy, kto teraz przylezie. Tam się zwolniło miejsce na półce, to proszę bardzo, pilarka. Jezus Maria, panie agencik. No, podkładka Lilika, no dobra. Tu możemy sporo ugrać, więc postarajmy się. Dobrze, jeszcze raz mogę. I elegancko. No i bardzo ładnie. Dobra, tego agenta trzeba stąd wygonić. Natomiast proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku to wszystko naprawdę potężnie zarobiliśmy. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.